Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski. Mamy dzisiaj poniedziałek, 22 dzień stycznia. Zapraszam na poranny przegląd spółek. W piątek główne indeksy na polskiej giełdzie kontynuowały delikatne odbicie. WIG 20 zyskał 0,5%, podobnie zresztą jak szeroki indeks WIG. Troszkę lepiej poradziły sobie indeksy małych oraz średnich spółek. Podobnie to wyglądało w skali całego tygodnia, gdzie jednak już główne polskie indeksy traciły. Ponad 2% w ciągu 5 ostatnich sesji stracił WIG 20. Około 1,7% na minusie był szeroki indeks WIG. Mniejsza skala spadków w przypadku indeksu SWIG 80 oraz MWIG 40. W ciągu od początku bieżącego roku WIG 20 stracił na chwilę obecną ponad 6%. Na Wall Street piątkowa sesja przyniosła wzrosty. Dosyć okazałe wzrosty. Dow Jones zyskał 1%, S&P 500 1,3%. I znalazł się na najwyższym poziomie w historii notowań. Z kolei technologiczny indeks Nasdaq zyskał 1,7%. Analitycy obecnie oczekują z 50% prawdopodobieństwem, że amerykański Fed w marcu już obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych. To jest mniej niż jeszcze niedawno zakładano, z prawdopodobieństwem sięgającym około 70%, że właśnie w marcu dokona się pierwsza obniżka stóp procentowych. Tak dosyć mocno wyczekiwana przez rynki akcji. Komentarz do spółek rozpocznijmy od Allegro, które poinformowało, że razem z InPostem podpisały aneks do umowy ramowej dotyczącej indeksacji cen od listopada 2023 roku do grudnia 2024 roku. Indeksacja dotycząca dwóch ostatnich miesięcy zeszłego roku, czyli listopada i grudnia, wyniesie 12,8%, a w 2024 roku indeksacja wyniesie od 6 do właśnie 12,8% w zależności od wielkości wolumenów przesyłek towarów, które InPost będzie obsługiwał. Sam InPost ma możliwość wypowiedzenia aneksu w zakresie wprowadzonych zmian. Orange Polska z kolei informuje, że wprowadza pierwsze usługi mobilne w zakresie technologii 5G. To ma umożliwić m.in. korzystanie z internetu mobilnego prędkości przekraczającej 1 GB na sekundę. W latach 2021-2023 na inwestycje 5G przekazano prawie 700 milionów złotych. Orange Polska tym samym podkreśla, że jest to bardzo kosztowny projekt, tym bardziej, że w kolejnych 3 latach na inwestycje w 5G może zostać przeznaczone nawet 1,1 mld złotych. My tymczasem przechodzimy do sektora energetycznego i Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które już ostatecznie podkreśliło, że nie ma podstaw do zmiany lokalizacji elektrowni jądrowej. Tym samym potwierdzona została lokalizacja pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Samo ministerstwo podkreśla, że zmiana lokalizacji mogłaby opóźnić proces inwestycji nawet o 10 lat. Tym samym spółka Polskie Elektrownie Jądrowe uzyskała decyzję środowiskową i lokalizacyjną. I ostatnie sesje to dobre zachowanie spółek energetycznych, w tym m.in. jest zasługa tej informacji. Liderem, jeżeli chodzi o WIG 20 w piątek, było m.in. PGE. I na koniec autopartner wywiad z zarządem, który chce zwiększyć sprzedaż w 2024 roku. Dla porównania, w 2023 roku przychody według szacunku wzrosły o prawie 29% do 3 miliardów 650 milionów złotych. Autopartner jednocześnie nie przewiduje wzrostu cen dostawców, co dla dystrybutorów części samochodowych może być negatywną informacją w dłuższym terminie. Dużym znakiem zapytania pozostaje kurs złotego, który podlega dosyć sporym wahaniu w drugiej połowie zeszłego roku. Na koniec prośba o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Ze swojej strony życzę Państwu udanego dnia. Do usłyszenia.